Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Moi drodzy, dzisiaj jeszcze wrócimy do zadań pobocznych, zanim będziemy kontynuować wątek fabularny, ponieważ chciałabym wykonać zlecenia winiarzy. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić dzisiaj wszystkie, bo zostało nam ich z tego, co mi się kojarzy, 4, także myślę, że damy sobie radę. Tutaj jest nasz zleceniodawca i zobaczmy, co dla nas ma. Wołaliście mnie. Mi się zdaje. A tak, mości Wiedźminie, bo my tu problem z pająkami mamy. To wezwijcie babę z miotłą, a nie Wiedźmina. Nie rozumiecie. One są wielkie jak pies albo świnia, czarne i włochate i pajęczyną plują. A widzicie, w takim razie to nie pająki, tylko arachnomorfy. Zwał jak zwał! Wielkie paskudztwo i już! To jak będzie? Utłuczecie te dranie? Te pieczary by się w sam raz na składowanie beczek nadały. No dobra, tylko najpierw pogadajmy o zapłacie. Najpierw pogadajmy o mojej zapłacie. Dobra, to może tak 169 mi dasz? Wiedziałem, że się dogadamy. Może być, to się tym oczywiście zajmiemy. Arachnomorfy szybko się rozmnażają. Lepiej zająć się problemem w zarodku. Możesz na mnie liczyć. Zlecenie winiarzy, jaskinia, szept. Ruszajmy więc. Skoro już wiemy, że to są arachnomorfy, to możemy sobie olej przeciwko insektoidom założyć. W ogóle ja mam... Czemu nie mam mojej broni, to nie wiem. A, bo ten zabytkowy nie zdjęłam od poprzedniej misji. Okej, okay. Insektoidy, tak, dobrze myślę, insektoidy. No to możemy, myślę, ruszać. Jak widzicie, te zlecenia winiarzy są takie w miarę... Jak to się mówi, no... To są, wiecie, one polegają po prostu na wchodzeniu gdzieś i zabijaniu jakichś tam potworów. Chodź tu, paskudo. A, bo to jest matka, ja się tak rzuciłam. Pokaż, co umiesz. No i dobra, niech będzie. Znowu się nie przemedytowałam. Oj, shit. Dobra, niedobrze. No, bo zaraz zginę, jak tak dalej pójdzie. Dobry miecz? Tak, srebrny. Dobra, pierwsze co muszę zrobić, to się zmedytować. Tak najlepiej nawet do rana, bo będzie problem. Uff, udało się na szczęście. Gra mi mówi, że powinnam zejść poniżej. Kolejna mamunia i to chyba nie jedna. Dobra, młynek się fajnie sprawdza na te arachnomorfy. Do widzenia. Ja z nich zbierać nic nie muszę, także nie będę tego robić. Tu jeszcze słychać potwory. O, wow, dobra. Ciekawi mnie bardzo, dlaczego takie małe obrażenia ja zadaję tym potworom. Ajajaj, dobra, ale podziałał nam na szczęście znak. Chciałam podpalić. Dobra, ty już nie żyjesz. Arachnomorfy to jeszcze. Jak pamiętacie, arachnomorfy się pojawiły w dodatku z tego, co każe serce z kamienia. Bo tutaj mieliśmy tylko z tych nowych postaci, Jezu. No, przeciwników mieliśmy tak, te pantery. Mieliśmy skolopendromorfy. I właśnie te kikimory i jeszcze, jak one się nazywały? Archespory. Tak. Już po sprawie. Byłem tam w środku.
i zrobiłem porządek. Bogom niech będą dzięki! No i wam też oczywiście. Super. Możemy jeszcze z nim chwilę pogadać. Powiedz, jak długo zajmujesz się winami? A niezbyt, szczerze mówiąc. Uczyłem się na alchemika, ale jakoś nie szło. To zostałem winiarzem. Poza tym to znacznie przyjemniejsze. Zawsze można się napić w pracy. Rzeczywiście, na trzeźwo ten świat bywa nie do zniesienia. Dobra. Pora wracać na szlak. Bywaj. Super, mamy wykonane to zadanie. Teraz przechodzimy do drugiego zlecenia, które znajduje się przy rozdrożu, które nie wiem, czy mam oznaczone tutaj w ogóle. Mamy. I to jest questik tutaj. Więc najpierw wrócimy sobie do tego. Tu na spokojnie damy sobie z tym radę. Ta jaskinia szept to było gdzieś tutaj. O mój Boże. Okej, dobrze biegłam. Także będziemy mieli te zlecenia z głowy. Część z nich jest na wyższy poziom niż aktualnie zadania główne, ale nie przeszkadza nam to, bo jakby będziemy mieli wszystko w jednym odcinku i to też jest bardzo dobre, wydaje mi się, w tym wypadku. Także no fajnie. No to sprawdzamy. Zobaczymy, co tu można znaleźć. Jeszcze tych zadań pobocznych będziemy mieć parę i to będą takie większe zadania. I chyba będzie ich z 5, wydaje mi się, coś takiego. Także raczej na spokojnie. Gdzie jest pan winiarz? Tu jesteś? Nie, to jest pracownik. Pracownik, skryba, winiarz. Ta rana wygląda paskudnie. Na twoim miejscu bym ją szybko opatrzył, bo zacznie się jątrzyć. Jeśli bym chciał porad zdrowotnych, to bym znachora wołał, a ty mi na konowała nie wyglądasz. Aha. A jeśli chcesz skorzystać z pomocy wiedźmina, to lepiej go nie wkurzaj, bo jeszcze odmówi. Wybaczcie, boli jak cholera. To i humor podły. Jakieś tałataństwo zalęgło się w tej grocie. Ledwie uciekłem. Na skład ją sobie upatrzyłem. Zajrzelibyście do środka? Mógłbym zajrzeć, ale nie za darmo. Dobra, widzę, że z tobą możemy ponegocjować trochę więcej, ale myślę, że tutaj możemy tak zaszaleć. Uczciwa propozycja. Zobaczę, co da się zrobić. Poczekaj tu i przemyj tę ranę. Dobrze radzę. Zlecenie winiarzy wzgórze Duntyn. Zobaczmy, czy coś słychać. Słychać jednego potwora. Nie więcej. A, skolopendromorf. Okej. Okay. To było dobre. Okej, widzę, że jest ich więcej, ale już przynajmniej wiemy, z czym mamy do czynienia. Wow, dobra, to było oczywiście głupie. Dobra. Okej, pięknie, że się mi nadział tutaj. Dobra, tylko żebym go zdążyła wykończyć. Ojejku, nie zdążyłam niestety. No ale to nic, damy sobie radę jakoś. Czekajmy, żeby się tu pojawił. Dobra, sam udało się, że już go nie ma. No i jeszcze ty, tylko od strony pancerza może nie. No czekam na ciebie. Widzę, że będziesz mi teraz robił na złość.
super. No i po zadaniu. Jak widzicie, te zadania są całkiem, trzeba przyznać, takie intuicyjne i przyjemne. W sumie spoko. Cieszy mnie to wszystko. Jezu, ale ta piwniczka jest dziwna. No, nieźle go udziobał ten skolopendromorf. Czemu, pracowniku, lewitujesz? Chryste, panie. Mogę zagadać z tym winiarzem? To jak? Zobaczycie, co się dzieje w moim składzie? Już to zrobiłem. I wpadłem na kilka skolopendromorfów. Aha! A co mam zrobić, żeby ich się więcej nie znalazło? Nie wiem. Nie zajmuję się odstraszaniem potworów, tylko zabijaniem. Nie bądźcie się już na mnie, wiedźminie. Za ratunek masz rabat na wszystkie moje towary. Wróć za 2 dni, a zobaczysz, jaki tu skład stanie. Zbieram się. Do zobaczenia. O, widzicie to, jak nagle gościu wstał? Jeszcze idzie z tym kolanem tam. Chryste, panie. Nieprawdopodobne. Ogólnie, moi drodzy, to jest moment, w którym nie mamy zadań na aktualny poziom jakby zadań głównych, to znaczy w stosunku do nich, ale mamy jeszcze 2 zlecenia winiarzy i fajnie by było je zrobić, żebyśmy to mieli od razu już pozamykane. Zostało nam zlecenie koci grzbiet i tutaj możemy to znaleźć w konkretnym miejscu. Ja sobie tylko odpalę mapę, sobie to zaznaczymy i tam pójdziemy. Koci grzbiet. To jest od pałacu stąd trochę kawałek. Dlatego zobaczymy, jak się tam dostanę. Ale najważniejsze jest to, żeby sobie to zaznaczyć. Jak mamy pałac, to ten koci grzbiet jest bodajże gdzieś tutaj. Tylko jeszcze sobie zaraz zerknę, czy na pewno. Jak najbardziej. Tutaj to mamy. Tylko najpierw musimy wrócić do znacznika obok nas, rozdroża Przyduntyn. I potem już będę wiedziała, jak się tam udać. Myślę nawet, że lepiej nam będzie z samego Toussaint wyjść niż z pałacu. Ale no cóż, wykonamy sobie te kłeściki i będzie bardzo dobrze. Okej, moi drodzy, już jestem. Musiałam na chwilę wyjść, bo dzisiaj w dniu, kiedy nagrywam ten odcinek, są walentynki i Damian zamówił mi pocztę walentynkową do domu. Także, no wow. Ogólnie super. W tamtym roku też dostałam pocztę walentynkową. Także no naprawdę jest świetnie. Dobra, bo ten kłeścik jest tutaj, z ogrodów pałacowych. Nie, to wiecie co, to już lepiej tam z pałacu iść. I to jest gdzie? Tutaj. Sobie to zaznaczymy, zrobimy. Będę miała sporo do docięcia w tym materiale, tak mi się wydaje. Najgorsze jest to, że trzeba spamiętać, kiedy to się wszystko tnie. Jezu, Geralt, co to miało być? Gościu, spokojnie. Dobra, to jest kawałek stąd, ale raczej to, że wsiądę na płotkę, to mi nie pomoże w tym wypadku, bo tutaj jest sporo takich spadków różnych i ta droga jest taka sobie. Tak więc, cóż. Tutaj jest jakiś dziwny posąg. To chyba taka, wiecie, ogrodowa kwestia. Zobaczymy. Tutaj mogłabym już w sumie wziąć płotkę, ale jeszcze się przebiegnę i sobie do was coś poopowiadam. No, także dzisiaj są walentynki u mnie. Mam nadzieję, że spędziliście swoje dobrze, fajnie. Jeżeli ktoś jest sam, to też może spędzać walentynki, także no, nie martwcie się. Trzeba kochać też samego siebie i to jest też ważna rzecz. Bardzo, bardzo ważna, bo jak nie kochamy sami siebie, to nie ma opcji, że ktoś inny nas pokocha. Bo naprawdę często jest tak, że po prostu to się ze sobą łączy. Jeżeli sami siebie nie akceptujemy, nie uważamy jakby siebie za dobrych, nie kochamy siebie, to inni mogą spojrzeć na nas całkiem innym okiem i też nie będą nas kochać i tak dalej. No. Dobra, może później będę kontynuowała ten wątek. Czekaj, wyście ten wiedźmin są? Ten, co go księżna wezwała? Nie inaczej. A wy pewnie czegoś ode mnie chcecie. A jakbyście mi w myślach czytali... No bo, widzicie, te jaskinie w sam raz by się na magazyn zdały. Duże, suche. Tylko, że jakiś potwór mieszka w środku. No, jasnowidz, jak bogów kocham! To jak, pomożecie? Jasne, że pomożemy, tylko najpierw ustalmy honorarium. Może pomogę, a może nie.
To zależy, czy się dogadamy co do zapłaty. Okej, ty widzę, troszeczkę masz wyższą stawkę, to będą pewnie jakieś mocniejsze potwory. Dobra, niech tak będzie. Zajmę się tym, bo przewiduję też jakąś nagrodę. Jaką nagrodę? No, przecież już ustaliliśmy honorarium. Czy słychać coś? Na razie nic nie słychać. Ale powiem wam, że ta jaskinia wygląda bardzo podejrzanie. Nie podoba mi się. Ale już widzę, że to jakieś siedlisko, bo jest więcej tych wszystkich potworów tutaj. Przynajmniej słychać ich trochę więcej. Może jakieś archespory albo kikimory. Czy to jest Charley? Powiem wam, że na to wygląda. To jest bardzo, ale i to bardzo niebezpieczny przeciwnik, tak jak już dobrze o tym wiemy. Ale przeciwko reliktom. Właśnie tak mi się coś kojarzyło, że jest Charley w jednym z zadań tutaj pobocznych. Na 96 poziom. Jak widzicie, walka z nim nie jest wcale taka prosta. On się będzie zamykał właśnie w takie skorupy. No i właśnie trzeba zdążyć w ogóle odskoczyć. Tutaj by się w ogóle przydało zastosować może jakiś ardzik czy coś w tym stylu. Bo on dobrze na Charleya działa. Nawet bardzo dobrze. No i już po sprawie. Skorupa. No, to było jedno z trudniejszych zleceń ogólnie, jeżeli o to chodzi. I tutaj się chyba nam droga zawaliła, czy mi się wydaje? Nie. Wszystko chyba gra. No, Charley. Niech będzie. No cóż, zadanie wykonaliśmy, to wróćmy do naszego zleceniodawcy. Może coś dorzuci jeszcze, bo to było naprawdę trudne zlecenie. I co? Jak? Już po sprawie. Charley, który miał leże w jaskini, nie będzie się więcej nikomu naprzykrzał. Wybornie! No to zyskałem magazyn, a wy moją wdzięczność. W ogóle co ty masz? Pokaż, co tam masz na sprzedaż. Mogliśmy na spokojnie wziąć więcej, wychodzi na to. Gościu ma wina do sprzedania, ale to mi raczej niepotrzebne. Do zobaczenia. Teraz przed nami zostało ostatnie zadanie, jeżeli chodzi o zlecenie winiarzy, i to jest zlecenie Szara Grota, bo wydaje mi się, że nie robiliśmy. I to jest w miejscu gdzie? Szara Grota. Farma Gelenserów. Chyba tam nie byłam. Zacznijmy też od tego, że tutaj za bardzo nie ma miejsca, jakby się szybko przenieść, także chyba będziemy musieli tam po prostu pojechać. Sprawdźmy sobie mapę. I to jest tak. Tej farmy chyba nie mam. W ogóle zaznaczonej. Także to też jest duży problem, ale zobaczymy sobie jeszcze raz na mapie, gdzie to mniej więcej sobie leży. Tu jest cmentarz Merlasze, czyli tutaj tu jest ta wioska, rekonstrukcja. Ha. Gdzie to jest? Aha, bo to jest ta farma, dobra. I to jest gdzieś w ogóle całkiem indziej. Tu jest to. Wychodzi na to, że to będzie w tym miejscu. Najlepiej by tam było iść po prostu z pałacu. Albo ogrody pałacowe. To wiecie co? Zróbmy może w ten sposób. Na płotce pojedziemy. No, także kontynuując mój wywód na temat walentynek, na temat miłości i tego wszystkiego,
No to prawda jest też taka, że jeżeli my sami właśnie nie szanujemy siebie i nie wiadomo. No po prostu o to chodzi głównie o szacunek do samego siebie, o to, czy siebie lubimy. No to też inni będą nas postrzegać w taki dosyć negatywny sposób. Możemy być dosyć wyobcowani, czuć się wyobcowani. To naprawdę wszystko się wiąże ze sobą i to nie jest prosta sprawa. Ale no mimo wszystko warto jest zastanowić się nad sobą. Jeżeli coś nam się w sobie nie podoba, to poprawić. Albo popracować po prostu nad akceptacją. Bo to też jest bardzo, ale to bardzo ważna rzecz. Dobra, bo ja się już zgubiłam. To sobie zaznaczyłam bodajże tutaj. To myślę, że z ruin Termes na spokojnie się tam dostaniemy. Tak powinno być dobrze. A jak nie, to będziemy tam błądzić po okolicach. Zapomniałam, że tutaj są te Bargesty. Może skopa to Geralt nie chcesz. One jeszcze mają prawie setny poziom. Ja im coś robię w ogóle. Albo ja wyjęłam stalową broń. Cholera wie dlaczego. Okej, okay. Ło, jak dobrze. Obrażenia wchodzą. Zapomniałam, że tutaj te Bargesty są teraz już. Pojawiły się nagle tutaj któregoś dnia. Chodź do mnie, płotka. I lecimy po ostatnie zlecenie winiarzy na dzisiaj. I to akurat w tę stronę. Mi się wydawało, że będziemy jechać w całkiem przeciwną. Ale może być. Może nawet coś odkryjemy po drodze. Chociaż wątpię w to, że jeszcze jakieś coś znajdziemy po drodze. No, płotka poważnie. Dziękuję serdecznie. No, także taki mój krótki wywód o miłości. No, po prostu. Wiele razy już też to Damianowi tłumaczyłam, bo on też zawsze miał do siebie jakieś pretensje. O to wszystko. Zlecenie winiarzy, jak najbardziej się zgadza. Także, dobra. Wykonujemy ostatniego questa pobocznego prawdopodobnie na dzisiejszy odcinek. Ale o panie, zgaduję, że tę broń na plecach to nie od parady nosisz. Nie pomógłbyś? Być może. Zależy w czym. Ano, jaskinię znalazłem w sam raz na skład wina odpowiednią. Nie za sucha, nie za mokra. Ale? Ale widzicie, dziwne dźwięki ze środka dochodzą. Jakieś stuki, puki. Posłałem tam pachołka. Już 2 dni, jak nie wrócił. Tak se myślę, że może to przez te elfickie ruiny, co do jaskini przylegają. To co, pomożesz? Dobra, pomożemy tobie. Jeszcze tylko przejrzę sobie na szybko, czy to są wszystkie zlecenia winiarzy. Jak najbardziej, już więcej zleceń nie będziemy mieli. To jest nasze ostatnie. Mogę pomóc. O ile ty masz czym zapłacić. Dobra, trochę większe honorarium, więc widzę, że coś będzie grubo. No, już prawie się dogadaliśmy. No dobra, no to może 22? Zgoda. Niech będzie. W porządku. Sprawdzę, co siedzi w tej jaskini. No, w ogóle odnośnie walentynek, bo powiedziałam wam, że byście powiedzieli, jak wam się spędziło walentynki, no bo tak jak mówię, ja nagrywam ten odcinek w dniu walentynek, ale tak naprawdę walentynki... O, mamy gargulca. Tak naprawdę walentynki były wczoraj, jakby będziecie widzieć ten film. Mamy gargulca i gargulec to był chyba relikt. Ale no, ja ogólnie na dzisiaj mam takie plany z Damianem, że ogólnie rano zjedliśmy razem śniadanie, wzięliśmy sobie... Jezu, nie mogę się wysłowić, bo 2 rzeczy próbuję robić naraz. Wzięliśmy sobie... daliśmy prezenty. I co? No i tak jakoś gargulec. I tak jakoś poszło. Teraz będziemy prawdopodobnie... Ja w ogóle zrobiłam taki deserek walentynkowy, więc pewnie do kawy sobie zjemy. I co? No rano w ogóle, jak jeszcze byłam w piżamie, to odwiedził mnie mój tata dzisiaj i właśnie przyjechał mi też z kwiatuszkiem, także naprawdę bardzo miło. No i tak. No i wieczorem prawdopodobnie planujemy sobie zamówić sushi na dzisiaj.
Najpierw jakaś przystawka w postaci zupki, a później jakaś tam jedna porcja sushi i też będzie w porządku. Widzę, że mój miecz zaczął już coś robić. No i tak właśnie spędzimy sobie walentynki. Może obejrzymy kolejny odcinek The Last of Us, bo zatrzymaliśmy się na drugim, a już wyszedł piąty wczoraj. Okej, i widzę, że to nie jest jedyny gargulec. Także musimy się tutaj jeszcze porozglądać. No i właśnie tak spędzimy sobie walentynki w tym roku. W ogóle teraz mamy taki czas, kiedy przed nami jest, wiecie, bardzo... Czemu ten gargulec jest nieśmiertelny? Okej, już nie jest. To jest dla nas taki okres, że dużo miłości po prostu. Dlatego, że no nie opowiadałam wam jeszcze o tym, ale no ostatnio zajmujemy się sprawami formalnymi, pewnie uroczystości. Już być może niektórzy się domyślą po tym, co powiedziałam, o co chodzi. Ale planuję nagrać o tym vloga, więc myślę, że za niedługo się takoby pojawi, bo tak naprawdę nie nagrywałam vlogów od bardzo dawna i mam do siebie o to troszeczkę żal. Ale są to też momenty, kiedy ja teraz jestem w stanie o pewnych rzeczach w ogóle, że tak to powiem, rozmawiać. Bo miałam troszeczkę takich problemów ze sobą. I ogólnie no od dużego już czasu nie rozmawiałam z wami o takich różnych, różnistych sprawach. No wydaje mi się, żeby się przydało troszeczkę powiedzieć, co tam u mnie, jak tam. Widzę, że tak jeśli chodzi o te pytania do Q&A, to za bardzo pytań nie macie, a jak już to większość osób się interesuje, czy coś nagram, albo jakie gry lubię. Troszeczkę mnie to nie tyle, że irytuje, ale liczyłam, że będziecie pytać o jakieś rzeczy inne, takie bardziej prywatne, bo jak dla mnie YouTube, a konkretnie takie Q&A, jest właśnie po to, żeby się dowiedzieć czegoś o drugiej osobie, czegoś innego niż na YouTubie, tak typowo. Bo jeżeli chodzi o gry, to po prostu możecie napisać pod jakąś serią i zapytać, albo właśnie pod jakimś chociażby postem, gdy na przykład robię dla was jakąś ankietę, to tam też możecie o takie rzeczy pytać. No Q&A to jest jednak poznanie od strony prywatnej moim zdaniem, także wypadałoby, żeby te pytania były bardziej prywatne. No, ale zobaczymy. Już się nie rozgaduję, próbuję gadać ze skrybą, to nie skryba, tylko winiarz. No i jak? Udało się? Tak. Już po sprawie. A mówili, że Wiedźmini to same obiboki i nie zguły. Góra za 2 dni i składzik będzie gotowy, a od dziś macie u mnie zniżkę na wszystkie towary. Pochodzisz może z tych stron? Nie, myśmy z Powis przywędrowali, jeszcze przed pierwszą wojną. Przez klimat tamtejszy moją starą łamało lumbago. W ogóle tutaj ten winiarz ma dubbing od Lodowego Króla z Pory na Przygodę. Nie wiem, czy ktoś z was oglądał Porę na Przygodę. Ja jestem z czasów, kiedy Pora na Przygodę królowała na Cartoon Network i wtedy jeszcze w ogóle Cartoon Network miało jakiś sens, bo teraz już nie ma żadnego. Ale dobra, może nie będę tak się wylewać. Tu coś ciekawego jest, pewnie coś do odratowania, coś do, wiecie... Pewnie jakiś tam ktoś żyje, co zajął to miejsce i trzeba je wyzwolić. No ale dobra. Moi drodzy, już wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do zostawienia po sobie łapki w górę, komentarza i subskrypcji. Ja lecę montować już dla was ten film, a w kolejnym myślę, że wrócimy do wątku fabularnego. Chyba, że uda mi się pograć z tymi ludźmi w Gwinta, to zrobimy sobie wtedy... ten turniej Gwinta w Bokler, no ale ja naprawdę bardzo w to wątpię, także bardziej się nastawiam na wątek fabularny. Dzięki wam jeszcze raz, trzymajcie się i cześć!